Potem są Austria, ośrodki u naszych południowych sąsiadów i Francja. Jesteśmy w stanie w Beskidach konkurować. Może nie taką szeroką ofertą w urządzenia transportu linowego, wyciągów i innych. Natomiast odległość. Beskidy są położone na Śląsku. To jest godzina drogi od aglomeracji śląskiej. Co przy rekordowych cenach paliwa ma znaczenie. Wielu z nich w tym roku wybrało właśnie Szczyrk, wybrało Polskę. A ośrodki robią wszystko, by tych, którzy zostali, zatrzymać. Ta oferta musi być zupełnie inaczej skrojona. Jeżeli ten gość narciarski i snowboardowy przyjeżdża do nas, powiedzmy na ferie, na tydzień, na dwa tygodnie, to my chcemy, aby on mógł jakby z możliwości ośrodka korzystać maksymalnie. Nie chodzi tylko o warunki, imprezy towarzyszące czy wydłużenie dnia na stoku przez jego oświetlenie. Infrastruktura się rozwija w bardzo dobrym kierunku. Jest taki stereotyp, że my jesteśmy takim zaściankiem, nie? No nieprawda. Naprawdę oferujemy rozwiązania na najwyższym światowym poziomie i tu się niczym nie różnimy. Poza cenami, mimo inflacji, ceny skipasów w polskich górach wciąż są średnio o połowę niższe niż w Alpach czy Dolomitach, ale też warunki do jazdy zupełnie inne. No nie mamy tak wysokich gór, ale oferta, którą proponujemy, jakość tej oferty jest naprawdę taka alpejska. Brakuje tylko alpejskich zim, ale w końcu taki mamy klimat. Marek Sygacz, Wydarzenia. To wszystko w Wydarzeniach. Jutro spotka się z Państwem Katarzyna Zdanowicz, a za chwilę Marcin Fiołek o naszym zdrowiu, między innymi z profesor Katarzyną Życińską, a potem Ukraina i Dominikan Centrum Świętego Marcina, Michał Romaniw. Dobry wieczór Państwu. Marcin Fiołek, czas na gościa wydarzeń. Witam Państwa serdecznie. Witam też naszego pierwszego gościa w studiu, pani profesor Katarzyna Życińska, kierownik Kliniki Reumatologii Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, a także kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dobry wieczór. Pani profesor, chyba najczęściej powtarzane życzenia przy opłatku i świątecznych stołach to były życzenia zdrowia. I mam wrażenie, patrząc na to, co się dzieje w naszych rodzinach, wśród naszych bliskich, ale także w przychodniach czy szpitalach, że to chyba coś więcej niż zwykły sezon wirusowy. No rzeczywiście takie życzenia świąteczne powinny być bogate jednak w właśnie takie życzenia dotyczące zdrowia. No zdrowie jest jednym z najważniejszych naszych takich ważnych rzeczy w naszym życiu. A zatem te życzenia zdrowia też poniekąd przekładają się na sytuację, jaką mamy na co dzień, wzrost zachorowań, zwłaszcza zachorowań wirusowych, no co budzi niewątpliwie niepokój. No właśnie, pani profesor, co z tym sezonem infekcyjnym? Czy to jest taki zwykły, klasyczny okres listopada, grudnia, stycznia, kiedy zwyczajowo wiele osób smarka, kicha i kaszle, czy jednak jest w tym roku coś więcej? Bo zerkając choćby na dane statystyczne, jeśli chodzi o zajęte łóżka dla dzieci, jeśli chodzi o zachorowania na grypę, no, te dane pokazują, że coś więcej. Czym jest to coś więcej w naszych szpitalach, przychodniach? Niewątpliwie zmieniła się nasza sytuacja. Do tej pory byliśmy w swoich domach, byliśmy izolowani, nie mieliśmy kontaktu z innymi ludźmi i powoli, stopniowo wyruszamy składać życzenia, zmieniamy swoje miejsce pobytu i niewątpliwie dochodzi do również ekspozycji na działanie różnych wirusów, na zakażenie. Jest to dosyć naturalna rzecz, że po okresie takiego, można powiedzieć, utajenia, tego zmniejszenia kontaktu z wirusami, jesteśmy no niestety bombardowani nowymi tymi czynnikami, czy nowymi starymi czynnikami, które nasz układ immunologiczny niestety nie radzi sobie z tymi wirusami. Ale to te wirusy są ostrzejsze niż rok temu, czy dwa lata temu, czy pięć lat temu, czy to nasze organizmy są zbyt wyjałowione? No niestety to my jesteśmy słabsi. Można powiedzieć, że my jesteśmy słabsi i możemy zaryzykować takie stwierdzenie, dlatego że ten nasz układ immunologiczny nie był stymulowany przez szereg miesięcy właśnie tymi wymienionymi wirusami, czy też bakteriami. W związku z tym my musimy też trochę na nowo ten nasz układ immunologiczny w jakiś sposób stymulować tymi czynnikami i rzeczywiście tak się dzieje. Czyli na nowo ten nasz układ immunologiczny zaczyna budować swoją funkcjonalność, swoją obronność i
ponownie musimy się uczyć jakby tych samych zagadnień, które co najmniej kilkanaście miesięcy temu zostały wyeliminowane na etapie pandemii SARS-CoV-2. A jak możemy wzmocnić ten układ immunologiczny? Jak długo takie wzmacnianie może potrwać? Czy to jest taki jeden sezon, właśnie 3-4-miesięczny, który przejdziemy i wrócimy do naszej codziennej odporności, tej dobrej odporności, czy to jednak proces jest dłuższy? No niestety nie ma jednej reguły, tak? Każdy z nas inaczej choruje, jego kondycja układu immunologicznego jest inna, także tutaj takiej ogólnej recepty niestety nie będę mogła zaprezentować. Niemniej jednak to, co jest istotne, to jest to, że nawet takie spotykanie się na co dzień z tymi wirusami stymuluje nasz układ immunologiczny i wzmacnia go, mimo że nawet zachorujemy. Także te nasze zachorowania często są łagodne i są takie bardzo typowe dla właśnie tego klasycznego przeziębienia, o ile nie jesteśmy osobami chorymi na choroby przewlekłe. W związku z tym ten nasz organizm radzi sobie z takim codziennym zakażeniem. Oczywiście inną sytuacją jest, kiedy chorujemy na choroby przewlekłe, kiedy przyjmujemy leki z tytułu różnych chorób przewlekłych. W związku z tym ta nasza odpowiedź jest, może być słabsza i o wiele bardziej ta sytuacja może być dla nas niebezpieczna. Czyli jeśli dobrze rozumiem, proszę mnie poprawić, jeśli błądzę, te nasze długomiesięczne, ale jeśli w zasadzie ostatnich 2 lat, maseczki, odkażania, izolacje, restrykcje, wszystko, co nas chroniło przed COVID-em, długofalowo, na dłuższą metę osłabiło nieco naszą naturalną odporność. Zdecydowanie tak. To, co przynosiło nam oczywiście pomoc w sytuacji trudnej, wtedy, kiedy baliśmy się przeniesienia, transmisji zakażenia na kolejne wektory czy na kolejne osoby, korzystaliśmy z tych wszystkich środków ochrony osobistej. Z jednej strony niewątpliwie stawialiśmy mur, barierę przed zakażeniem, ale z drugiej strony nasz układ immunologiczny osłabiał się, jeśli chodzi o inne patogeny. A dziś, pani profesor, zakładać maseczki, jak wchodzimy do tramwaju, odkażać ręce, gdzie tylko jest ten możliwość, czy jednak pójść trochę na żywioł, żeby ten nasz układ wzmocnić? Jednak takie zasady, które bardzo, z których korzystaliśmy w ciągu pandemii, czyli odkażanie dłoni, przede wszystkim mycie dłoni, to jest bardzo istotny element, jego odkażanie, ich odkażanie również. Myślę, że te zalecenia jak najbardziej należy utrzymać, podtrzymać i to powinno się stać takim dobrym zwyczajem, tradycją, że my stosujemy te wszystkie środki ochrony, bo to nas jednak w jakiś sposób przed tymi groźnymi patogenami ochroni. Jeśli chodzi o maseczki, to wiemy, że obowiązek noszenia maseczek pozostał do marca 2023 roku w przestrzeniach zamkniętych, czyli na terenie szpitala, przychodni, apteki. Niemniej jednak, jeżeli czujemy się bardziej komfortowo, mając tą maseczkę, chcemy chronić siebie, ale również jeżeli mamy jakieś nawet objawy przeziębienia, to warto w tym tramwaju tą maseczkę jednak założyć, chociażby, żeby nie zakazić swojego współtowarzysza podróży. Pani profesor, a co z tym COVID-em? Bo trochę rozmawiamy o pandemii jako o czymś bardzo ponurym, ale mimo wszystko, jeśli chodzi o przeszłość, a jak zerknąć na dane statystyczne, no to w różnych krajach na różnym poziomie ten poziom zakażeń się wciąż utrzymuje. Czy grozi nam powrót pandemii na całego? Zdecydowanie mamy inną sytuację epidemiczną w tej chwili. Mówimy teraz o takim stanie właściwie epidemicznym, nie mówimy już o pandemii. I ta liczba zachorowań, jeśli chodzi o Polskę, nie jest aż tak wysoka. Mówimy o około 3000 zachorowań tygodniowo, a zatem ta liczba jest bezpieczna. Niektórzy mówią, przepraszam, że wejdę słowa, niektórzy mówią, że dlatego tak niska, bo mało testujemy mimo wszystko. To znaczy, testy na pewno są istotnym elementem identyfikacji wirusa, który nas zaatakował. Pamiętajmy, że teraz mamy sezon również grypowy. Grudzień, styczeń aż do marca są to wirusy grypy typu A i typu B. Pamiętajmy o nich. I myślę, że bardzo istotne, jak również wirusy RSV i bardzo istotne jest to testowanie, chociażby po to, żeby zidentyfikować wirusa. Minister Adam Niedzielski zapowiedział na styczeń, na najbliższe tygodnie, wprowadzenie specjalnych testów różnicujących właśnie grypę, RSV i COVID-19. Zapytam może trochę pytaniem laika, po co rozróżniać te trzy kwestie, które pewnie jeśli chodzi o objawy, bardzo często są podobne, jeśli nie tożsame. To znaczy, na pewno te wirusy mają wspólne objawy, niewątpliwie, ale mają zupełnie różne, mogą prowadzić do różnych powikłań, jeśli chodzi o przebieg i o różnych ciężkość przebiegu choroby. A zatem też warto wiedzieć na starcie,
z czym mamy do czynienia? Czy z wirusem SARS-CoV-2, czy z wirusem RSV, czy też z wirusem grypy? Jest to dosyć istotne również w pewnych grupach populacyjnych. Jeśli chodzi o pacjentów pediatrycznych, bardzo niebezpieczne są tutaj wirusy RSV, zwłaszcza w tej grupie dzieci, które są do 5 roku życia. I to właśnie ta liczba dzieci w tej chwili zdecydowanie wzrasta, które są zakażone wirusem RSV i są wymagają hospitalizacji. No właśnie, pani profesor, chciałem dopytać trochę o dzieci, bo Ministerstwo Zdrowia decyduje się na zwiększenie bufora łóżek pediatrycznych. Zastanawiamy się wszyscy, co zrobić, by tych łóżek nie brakowało na oddziałach, ale skąd tak duża fala? To też łączyć z tą odpornością po-covidową, którą mamy słabszą? Dzieciaki też są słabsze dzisiaj niż były 2-3 lata temu? Zdecydowanie ta odporność jest słabsza, co obserwujemy właśnie chociażby zwiększającą się liczbę zakażeń, które do tej pory były pod względną kontrolą. Pamiętajmy również, że ta transmisja, która jest dokonywana na właśnie pacjenta pediatrycznego, no to ten wirus też przechodzi z określonych wektorów, czyli chociażby z rodziców, czy też innych członków rodziny. A więc ta też strategia pewna kokonowa, zarówno szczepień, jak i ochrony tych najmłodszych pacjentów pediatrycznych jest bardzo, bardzo istotna. Nosiliśmy maseczki, w tej chwili tak nie jest. Także to też jest sytuacja nowa i te wirusy po prostu atakują. A kiedy ten sezon infekcyjny po prostu minie? To czy czekać na wiosnę, czy jest szansa, że to szybciej gdzieś nam minie? Myślę, że cały czas ten atak wirusowy jakby będzie trwał, bo jest to od wielu lat obserwowana tendencja. Także styczeń, luty, marzec to jest najwyższe apogeum występowania tego typu zakażeń. Jak dbać o siebie w ciągu tych najbliższych 2-3 miesięcy, kiedy, tak jak pani mówi, jest apogeum zakażeń, jest apogeum tego sezonu infekcyjnego? Co robić, by nie zachorować, a jeśli już gdzieś zauważamy objawy, by one nie urosły nam do dużych rozmiarów? Istotne jest to, żeby jednak odczuwając pewien dyskomfort czy też początek infekcji w swoim własnym organizmie, żeby jednak pozostać w domu, żeby nie dochodziło do transmisji tego wirusa, czyli nie przemieszczamy się do pracy, nie realizujemy jakichś swoich obowiązków. Krótka absencja, ale odpoczynek w domu to jest ten moment, żeby jednak chwilkę się zatrzymać i nie przekazywać wirusa kolejnym osobom. Tym bardziej pamiętajmy, że nie każdy z nas zachoruje w ten sam sposób. Są osoby, które właśnie będą chorowały z lekkimi objawami infekcji i w ciągu 48 godzin, 72 godzin będą całkiem w dobrej kondycji, będą mogły wrócić do swoich obowiązków. Natomiast mamy też osoby w swoim otoczeniu, które są potencjalnymi pacjentami geriatrycznymi z obciążeniami, z chorobowością, wielochorobowością i właśnie powinniśmy te osoby chronić. A zatem te osoby są w niebezpieczeństwie, mogą bardziej mieć ciężkie objawy i mogą trafić docelowo niestety nawet do szpitala i być hospitalizowane właśnie z tytułu chociażby infekcji RSV, czy też infekcji grypowej. A jeśli już te małe objawy nas dopadną, to zastanawiam się, bo są tu dwie szkoły. Pierwsza jest taka, by zaatakować od razu swój organizm w dobrym tego słowa znaczeniu jakimiś lekami, suplementami, by niwelować objawy, gorączkę, kaszel, katar. Druga szkoła jest taka, by pozwolić trochę nabrać tej odporności naturalnej. Być może wesprzeć się miodem, czosnkiem, ciepłą herbatą. Jakie są sugestie od pani? To znaczy wszystko też jest zależne od tego, w jaki sposób my odczuwamy ten dyskomfort w przebiegu tej infekcji. Czy te objawy są tak bardzo uciążliwe? No nie każdy sobie radzi z wysoką temperaturą, która jest 38 stopni czy 40, tak przekracza tę wartość. Są osoby, które dobrze tolerują tą sytuację, czy może lepiej tolerują tą sytuację. W związku z tym pamiętamy również o tym, że ten wzrost temperatury może być takim mechanizmem ochronnym, bo dzięki temu możemy po prostu też mieć odpowiednią odpowiedź na zakażenie, odpowiednią odpowiedź immunologiczną. Dobrze jest, sądzę, zastosować, jeżeli nie mamy przeciwwskazań, niesteroidowy lek przeciwzapalny, czy też paracetamol, który obniży gorączkę, jest lekiem przeciwzapalnym. Możemy rekomendować właśnie tego typu postępowanie, jeżeli nie tolerujemy tych naszych objawów przeziębieniowych. Chciałem zapytać jeszcze pani profesor o ten zapomniany COVID. Czy zauważa pani u swoich pacjentów na oddziałach, w przychodniach pozostałości po-covidowe, osób, które przeszły COVID pół roku temu, rok temu, półtora roku temu, a gdzieś to zostało? A jeśli zostało, to w jakiej formie, jak to możemy zaobserwować?
Zdecydowanie obserwujemy w swojej codziennej praktyce pozostałości po przebytej infekcji covidowej, zwłaszcza u osób właśnie w wieku starszym, które są obarczone licznymi schorzeniami. Są to osoby, które nie mają dobrze funkcjonującego układu odpornościowego. Są to też osoby z przewlekłymi na przykład chorobami płuc, takimi jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdzie nakłada się na to właśnie te pozostałości covidowe. Nawet po wyjściu już z koronawirusa, nawet po tym jak testy zostały negatywne i te pierwsze objawy umknęły. Pamiętajmy o tym, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 właśnie wśród tych osób powodowało duże zniszczenia w tkance płucnej czy w układzie sercowo-naczyniowym i mamy pozostałość zdecydowanie właśnie w tych tkankach. Także to jest też istotne, aby pamiętać, że te osoby muszą być pod szczególnym nadzorem, muszą być kontrolowane nie tylko w aspekcie na przykład kontroli badań obrazowych, ale przede wszystkim badań czynnościowych płuc czy układu sercowo-naczyniowego. Czyli rozumiem, że to jest taka trochę sugestia czy wskazówka, jeśli ktoś przeszedł COVID, zwłaszcza ktoś, kto ma powyżej 50-60 lat, to powinien po rok czy półtora roku po takim COVID-zie prześwietlić się, zbadać, czy aby wszystko jest w porządku. Zdecydowanie powinien być pod stałą kontrolą, właśnie w aspekcie takiego nadzoru, jeśli chodzi o utratę na przykład czynności funkcji układu oddechowego, bo pamiętajmy, że już pierwotnie miał chorobę płuc, do tego nałożyła się infekcja COVID-owa, więc te zniszczenia u niektórych osób są dosyć pokaźne. Warto badać, właśnie prześwietlać układ oddechowy, aby stwierdzić, czy te uszkodzenia są stałe, czy ulegają progresji. Także to jest istotne z punktu widzenia chociażby ocena pulsoksymetrii, czyli wysycenia krwi tlenem. Też bardzo istotne badanie i bardzo proste. Każdy z nas może taki pulsoksymetr posiadać i może kontrolować to stężenie tego tlenu we krwi. To jeszcze jedno pytanie, pani profesor. Chciałem zapytać, czy my ten COVID mamy tak dobrze prześwietlony i przebadany? Czy my wiemy, dlaczego on się pojawił i czy wiemy, że na pewno już się nam nie pojawi ponownie na taką skalę? To są bardzo trudne pytania. Dlaczego się pojawił, to chyba do końca nikt w tym momencie nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie. Natomiast nadal on z nami jest i będzie. Zmienia się wirus, zmienia się jego genetyka, zmienia się jego też ta zakaźność i taki atak na nas. On po prostu zmienia swoje oblicze i będzie długo, długo z nami, tak jak wirus grypy, czy też wirus RSV. Te wirusy po prostu będą nam towarzyszyć i musimy żyć z taką świadomością i w odpowiedni sposób też właśnie postępować, żebyśmy mogli być bezpieczni. Pani profesor Katarzyna Życińska, kierownik Kliniki Reumatologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA. Dziękuję pięknie za wizytę w naszym studiu. Już za chwilę przenosimy się na Ukrainę, by zapytać o święta w cieniu wojny. Kolejny gość wydarzeń czeka na Państwa już w Fastowie, niedaleko Kijowa. Ojciec Michał Romaniw, dominikanin z Centrum Świętego Marcina. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Witam serdecznie. Na początek pytanie dość, wydawać by się mogło, banalne, ale jak przeżywa się, jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia, święta radosne, które no, mają przynieść nadzieję w cieniu wojny, rakiet, alarmów przeciwbombowych? No dla nas na pewno to były święta bardzo wyjątkowe, dlatego że mieliśmy takiego specjalnego gościa, kardynała Konrada Krajewskiego u nas, więc odprawił pasterkę, był z nami na Wigilii i to jest taki też piękny znak obecności też dla nas w ten trudny czas. Natomiast chyba taka trudna sprawa to był piątek, sobota. Wysyłaliśmy 10 ton pomocy humanitarnej na Cherson. I tak się stało, że
ten transport był rozładowywany właśnie wtedy, kiedy Chersoń był ostrzelany z gradów. I tak dzisiaj też napisał biskup nasz Stanisław Szerokoradiuk, że w tym kościele, w którym zawsze jak przyjeżdżaliśmy do Chersonia, po tym jak Chersoń został zwolniony, odprawialiśmy Eucharystię, do tego właśnie kościoła spadły takie dwa pociski. Jeden wleciał do kościoła, drugi został w dachu. Ani jeden, ani drugi nie eksplodował. I dla ludzi, którzy wtedy przygotowywali się do świąt Bożego Narodzenia, to był jakiś taki też znak. Ja jeszcze wyobrażam ten kościół, wyobrażam tych ludzi. Mamy dużo przyjaciół, z którymi też rozmawiałem, i ten samochód i rozdzielanie żywności było właśnie pod tym ostrzałem. Też jak ostatnio byliśmy, to była podobna sytuacja. Więc dla nas to jest z jednej strony ogromna, no i powiedziałbym, trud i taka boleść, a z drugiej strony rozumiemy, że te święta Bożego Narodzenia są absolutnie wyjątkowe i nie możemy tego czasu też Bożego Narodzenia zmarnować. Na pewno to jest, w tym jest jakaś szczególna, trudna, ale jednak bożonarodzeniowa łaska. Wspomniał ojciec o wizycie wigilijnej kardynała Konrada Krajewskiego, papieskiego jałmużnika, i zastanawiam się, jak właśnie w Fastowie, jak na Ukrainie odbierane są tego rodzaju wizyty, bo z jednej strony oczywiście to jest ważny symbol, z drugiej w Polsce no, mieliśmy sporo dyskusji wokół tego, co papież mówi i jak mówi o tym, co dzieje się na Ukrainie. To wsparcie z Watykanu, z Rzymu jest dostrzegalne, jest zauważalne na Ukrainie? Ja myślę, że pisze się że w mediach katolickich, ale też ja myślę, że jednak to przełamuje ten lud też i pewne trudne sytuacje, których też jakoś przeżywaliśmy. Natomiast to, co mnie dotknęło w homilii księdza kardynała, to, że powiedział, że jeśli by Chrystus miał się narodzić w ten trudny czas, to na pewno narodziłby się na Ukrainie. To dla nas było bardzo mocne i piękne słowo. A mówiąc wprost, nie brakuje wam trochę wizyty nie tylko papieskiego jałmużnika, ale samego papieża? Taka wizyta nie byłaby czymś nie tylko wzmacniającym, ale podkreślałaby właśnie globalny wymiar tego konfliktu? Modlimy się i czekamy. Cały czas czekamy na papieża na Ukrainie i wszystkich tych, z którymi rozmawiam, wszyscy się o to modlą, więc dla naszego narodu to byłby bardzo ważny i piękny znak. A jest na to szansa? Może kardynał Krajewski coś zdradził gdzieś przy wigilijnej kolacji, że są przygotowania do takiej wizyty tworzone? Kardynał Krajewski mówił, że papież bardzo chce przyjechać i myślę, jak będą te okoliczności sprzyjające, to na pewno przyjedzie. Czekamy zatem na papieską wizytę. Ja chciałem zapytać jeszcze o nastawienie u samych mieszkańców Ukrainy, bo większość prawosławnych ma te święta Bożego Narodzenia za 2 tygodnie, ale widzieliśmy też u nas w materiale wydarzeń, żeby zademonstrować takie odcięcie się od Rosji całkowite. Wielu Ukraińców obchodzi tegoroczne święta wcześniej według zachodniego kalendarza, razem z całym zachodnim światem. To jest powszechne zjawisko, czy raczej tylko punktowo dostrzegalne? Ja myślę, że w tym roku to jakoś szczególnie się rzeczywiście nasiliło. Mamy taką ewidencję naszą i program DIA, gdzie mamy wszystkie nasze dokumenty. Specjalnie dzisiaj zajrzałem tam i zarejestrowałem i też uczestniczyłem w głosowaniu, w którym rzeczywiście było tak, że ponad 600 tysięcy osób przegłosowało, że świętuje 25. Natomiast ja myślę, że dla wielu z nas, ja jestem z zachodniej Ukrainy, dlatego dla wielu z nas święta były i 25 i 7. Natomiast na pewno w tym roku to jest też bardzo ważny znak.
Szczególnie ważny znak, że wielu naszych przyjaciół, znajomych, kogoś z rodziny wyjechało szczególnie do Polski i w Polsce świętują 25. Ja myślę, że to też jest bardzo ważne i ważne dla nas też, że Polska tak w szczególny sposób jest blisko w tych dniach. My dostawaliśmy tysiące prezentów, które rozwoziliśmy Cherson, Charków i z Warszawy, i Poznania, i Gdańska, i z różnych innych miejsc, które były prezentami jak nigdy dotąd dla wszystkich potrzebujących, dla dzieci, dla rodzin. To jest też ogromne wsparcie i to jest też ogromny dar od was. Chciałbym właśnie dopytać trochę o działalność waszego Centrum Świętego Marcina w Fastowie. Od wielu lat prowadziliście działalność społeczną, działalność pomocową, ale od momentu wybuchu wojny, od momentu rosyjskiej agresji, no to stało się tak naprawdę Centrum Pomocy Ofiarom Wojny. Zastanawiam się, czego na dziś, po tych 10 miesiącach, najbardziej, najpilniej potrzeba. Na początku tego konfliktu dużo mówiło się o tym, że to nie może być sprint, jeśli chodzi o tę pomoc, że to musi być maraton. Jak po tych 10 miesiącach wygląda kondycja pomagającym i tym, którzy tej pomocy potrzebują? No cały czas biegniemy. Biegniemy i to jest też dla nas ważny czas. Rzeczywiście to wszystko zmieniło, ale Pan Bóg jakoś i osoby towarzyszące, przynajmniej w naszym środowisku, są cały czas obok nas. To jest, tyle zyskaliśmy przyjaciół, tyle mamy pięknych osób, którzy cały czas dzwonią, pytają, co wysłać. Teraz najbardziej potrzebne są rzeczy, które pomagają przetrwać tą zimę. Rzeczy, które mogą jakoś pomóc przetrwać w mieszkaniu, w którym jest zimno. No, niby jest światło, ale my teraz jesteśmy na generatorze i internet też szwankuje. I tak dzisiaj to chyba z 8 godzin w sumie nie było światła, więc my nie jesteśmy jeszcze tym miejscem. Mam znajomych w Kijowie, które nie mają światła na przykład 3-4 dni pod rząd, więc to na pewno wszystko to, co pomoże przetrwać zimę, jest teraz bardzo dla nas konieczne i o to też cały czas prosimy. A czy przez te 10 miesięcy ta pomoc nie osłabła? Bo tak jak wspomniałem, trochę było obaw, że ten piękny zryw z wiosny po prostu siłą rzeczy będzie musiał opaść, bo zabraknie środków, czasu, zainteresowania także sprawami Ukrainy. Z naszej perspektywy to zaangażowanie nie osłabło. I ze strony naszych klasztorów, ofiarodawców i też z różnych miejsc na świecie cały czas przychodzi pomoc. Nie odczuwamy braku zainteresowania. Mamy kilka takich osób na przykład w ostatnich tygodniach. Ktoś do mnie dzwoni i mówię: ojcze, wyjeżdżam. A mówię: pan, a skąd pan jest? A mówi: jak to było? Gdzieś niedaleko Żywca. Mówi: wyjeżdżam, mam cały bus wypełniony właśnie butlami z gazem i grzejnikami do stóp, do rąk. I no, nie ma tygodnia, żeby ktoś cały czas nie dzwonił, nie proponował, więc to jest też dla nas ogromne wsparcie. Też w tym jest nadzieja i to też nas bardzo podtrzymuje na duchu. No właśnie, a propos tej nadziei, czy można się tak po ludzku przyzwyczaić do wojny? Bo po 10 miesiącach życia w cieniu nalotów, w cieniu alarmów przeciwbombowych, siłą rzeczy no pewnie musi przyjść zniechęcenie, musi przyjść jakiś marazm. Z drugiej strony wspomniał ojciec o tej nadziei, także przy okazji świąt Bożego Narodzenia, czy przy okazji codziennej pomocy. Czy w tym małym sporze ta nadzieja triumfuje, czy potrafi zatriumfować na co dzień? Ja myślę, że tak, dlatego że z pewnych rzeczy żartujemy, no tak, żeby zupełnie nie było to za trudne, ale
kilka dni temu skończyliśmy semestr jesienny i w tym semestrze dziękowałem nauczycielom. Prowadzimy podstawówkę i przedszkole. I dziękowałem im za to, że w ciągu tego półrocza szkolnego dziesiątki razy schodzili do schronów. Dziesiątki razy. I były takie momenty, że były rzeczywiście bardzo, byli bardzo zmęczeni. Natomiast cały czas musieli to jakoś dzieciom wytłumaczyć, ale cały czas też podchodzili do tego z całą powagą i odpowiedzialnością. Więc z jednej strony jest przyzwyczajenie, a z drugiej strony też no, próbujemy jakby do tej nowej rzeczywistości się ustosunkować. Szczególnie teraz w tych miesiącach, ostatnie półtora miesiąca, tak mało mamy prądu, ale jesteśmy cały czas szukamy rozwiązań. Tych czy innych rozwiązań. Dla kogoś to będą butle z gazem, dla kogoś to będą kołdry. Od razu zaczęliśmy szyć ogromną ilość kołdr. Nasze wolontariuszki szyją kołdry, przekazujemy je dalej, dzielimy się. Na przykład wyrazem też takiej nadziei dzisiaj byli znajomi, którzy przyjechali z Holandii i u nas przed kościołem cały dzień smażyli frytki dla dzieci. Ustawiła się ogromna kolejka, wydali ponad 1000 porcji frytek. Czemu ci panowie jechali z Holandii, żeby smażyć frytki w Fastowie, a jutro jadą do Izjumu? To też jest, ja myślę, z naszej strony ogromna wdzięczność, a z drugiej strony to jest też ogromne wsparcie, że ktoś z tak daleka przyjeżdża, żeby być z nami w ten czas. To prawda. Przy polskich stołach na jednym z najczęściej powtarzanych życzeń, poza tymi codziennymi dotyczącymi zdrowia czy pomyślności, było też pewnie to dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Przy ukraińskich stołach to zapewne jeszcze częściej powtarzane życzenie, ale czy ta nadzieja, o której rozmawiamy, która gdzieś w tle przewija się jako wspólny mianownik, jest wśród mieszkańców Ukrainy, że ta wojna może się zakończyć w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, czy raczej znów to jest takie przekonanie, że to będzie maraton, że to szybko się nie skończy? No, my liczymy tutaj do wiosny. My liczymy do wiosny, że do wiosny, na wiosnę się skończy, czy będzie to wczesne lato. Ale to oczywiście są prognozy i myślę, że to są prognozy, które dają nam nadzieję, że to jest dzisiaj 306 dzień, czy 7, a jak będzie jeszcze 20-50 dni, to przetrwamy. Jednym słowem, bliżej jest do końca, w to wierzymy. Oby tak było. Na koniec chciałem dopytać jeszcze o wymiar religijny tych świąt Bożego Narodzenia. Jak ojciec patrzy na Ewangelię, na Eucharystię w towarzystwie kardynała Krajewskiego, ale z drugiej strony patrzy na tak wiele zła, jakie dzieje się dzisiaj na Ukrainie z powodu rosyjskiej agresji. To czy da się to jakoś połączyć, pogodzić z sobą tę nadzieję, którą powinien przynieść okres Bożego Narodzenia z tym ogromem zła, jakie ojciec spotyka na co dzień? Ja po tym, co stało się w Buczy i w Irpieniu, po tych okropnych rzeczach, po tych morderstwach, bardzo często zadawałem sobie to pytanie, szczególnie wtedy, kiedy przyjmowaliśmy w te pierwsze tygodnie ludzi z Hostomela, z piwnic w Irpieniu i z różnych miejsc. Wszyscy mieliśmy takie podobne pytanie, czy można jakoś wytłumaczyć to zło. I z pomocą tutaj przyszedł kardynał Krajewski, bo tak nasłuchiwałem z różnych stron i chyba był wtedy w Buczy, kiedy były ekshumacje. I powiedział wtedy tak, że patrząc na to wszystko,